Interweniowaliśmy dwukrotnie, 7 i 9 lutego. Te działania polegały na ułożeniu wału przeciwpowodziowego z wykorzystaniem worków z piaskiem, a następnie umocnienie tego wału. Ponieważ ta woda dość niebezpiecznie się podnosiła i zagrażała zabudowaniom gospodarczym, obecnie odnotowujemy i widzimy to, że ta woda spada i nie ma bezpośredniego zagrożenia, natomiast sytuacja cały czas jest monitorowana przez Straż Pożarną i Zarządzanie Kryzysowe dla gminy Grałtowice. W 2020 roku była dotąd woda. To nie boicie się, że w końcu kiedyś ta woda dojdzie? No jasne, głęboko? Że się boimy, no ale co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Tu wszyscy walczą z kopalnią. Nie ma sposobu, bo po prostu ten potok jest własnością Skarbu Państwa. W imieniu Skarbu Państwa zarządza tym Wody Polskie, a Wody Polskie nie dochodzą od kopalni naprawy, czyli od SRK naprawy szkód górniczych. Wody Polskie, które, no co tu dużo mówić, nie realizują swoich obowiązków, nie dbają o ten cieg odpowiednio, nie dążą do tego, żeby ta szkoda przez górnictwo została naprawiona, a skutek taki mamy, jaki mamy, czyli zagrożenie dla naszych mieszkańców. Gmina ze swojej strony wielokrotnie deklarowała, że podejmie się pomocy, wsparcia. Braliśmy udział w etapie projektowania tej naprawy, tej szkody. Jesteśmy otwarci na wszystkie tutaj działania ze strony tych, którzy mają się tym zająć, natomiast nie możemy tych działań inicjować.